Cześć, witam Ciebie serdecznie. Maria Krieger z tej strony i zapraszam na kilka chwil do Australii, do Sunshine Coast. Znowu zaraz zacznie padać, więc szybciutko przyleciałam do ogródka, żeby Ci pokazać passion fruit, jak on kwitnie. Zobacz. Passion fruit. A tu jest już malutki owocek. A tam za mną pełno dużych owoców. Już one będą dojrzewały i za kilka dni, to znaczy codziennie 1, 2, 3 już są dobre. Także jest pełny witaminy C, także bardzo dobry. Ja nie wiem, jak się nazywa passion fruit po polsku, dlatego że nigdy w Polsce go nie spotkałam, tego owocu. Dopiero uczę się pewnych rzeczy już poza Polską, także no, mój angielski jest taki, jak mój polski jest taki, jaki jest i I don't care. It's okay. Dziś chciałam Ci powiedzieć, co się stało. Więc zlikwidowałam Foxtel i sprzedałam telewizor. Nie mam telewizora, czuję się lżejsza, czuję się, że mam więcej czasu, mam lżejszą głowę, lżejsze myśli i nie jestem bombardowana tymi różnymi dziwnymi informacjami o krzywej jakiejś, która idzie w dół albo w górę, bo to już zaczyna mnie troszeczkę denerwować. Ja pamiętam jeszcze czasy, jeszcze w Polsce, to nie wiem, który 2000, któryś to był, jak byliśmy bombardowani na okrągło słowami terroryzm, 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 terroryzm. Wszędzie otworzyło się telewizor, włączyło się telewizor i tam był terroryzm. I to było wszędzie. I tak oddajemy swoją wolność kroczek po kroczku. Nikt nam jej już nigdy nie oddaje z powrotem. Także w Anglii jakieś 13 lat temu, bo w Anglii jest taka sama sytuacja jak w Polsce troszeczkę, że jest ten abonament telewizyjny. Płaci się za telewizję rocznie, czy tam co pół roku, tak zwany abonament. No a ja w Anglii powiedziałam, że ja abonamentu nie będę płaciła, bo ja nie oglądam telewizji i żeby oni mi tego rachunku nie przysyłali, ale oni mi przysyłali mimo wszystko. I później na czerwono, final note, że warning, że ja mam zapłacić. To było sporo pieniędzy wtedy dla mnie, dla takiego przeciętnego emigranta. To było dużo pieniędzy. I ja mówię, że nie. Napisałam do nich pismo, że oni mnie nie zmuszą do oglądania telewizji. Nie będę oglądała telewizji. No i nie będę tego rachunku płaciła. Także przysłali człowieka, który sprawdził. No rzeczywiście ona nie ma tej telewizji. No i dali mi święty spokój. Australia jest fajsza. Tutaj telewizja jest tak zwana za darmo, ale tak, ona nie jest za darmo, dlatego że telewizje są opłacane, te głównego nurtu telewizje są opłacane z naszych podatków. Czyli ja sprzedałam telewizor, ale nie mogę zaoszczędzić tych pieniędzy, bo one i tak zostaną zabrane z mojego konta. O, już zaczyna padać, bo mamy teraz porę deszczową i tak pada co chwileczka. Także ja Ci jeszcze pokażę chwileczkę ten passion fruit i będę uciekać do domu. Będę uciekać do domu, ale o co Ci chciałam poprosić? Zajdź do sąsiada. Upiec ciastko i zajdź do sąsiada. Weź kawkę. Pogadaj z sąsiadem. Przytul kogoś. Uśmiechnij się do kogoś. Napisz list. Napisz kartkę. Zadzwoń. Zadzwoń do kogoś. Powiedz, jak bardzo ta osoba jest ważna dla Ciebie. Jak się cieszysz, że jeszcze mamy takie możliwości, żeby do kogoś zadzwonić. Te wszystkie Foxtele, Netflixy usypiają naszą czujność. Miej szeroko oczy otwarte, miej szeroko uszy otwarte, bądź mądry i ucz się. I do miłego zobaczenia. Bye. Pozdrawiam Cię serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie z mokrej Australii. Bye.